Na początku to chciałbym pogratulować drużynie przeciwnej. Na pewno spotkanie mogło się podobać kibicom, którzy oglądali to przed komputerami, telewizorami. Jesteśmy na pewno w dużej mierze zadowoleni z gry zespołu, z aktywności, jaka była, jakie była zaangażowanie, wola walki. To na pewno nie można odmówić, ale mecze wygrywać trzeba rzucać bramki. Nie rzuca się bramy, nie rzuca się setek taki, jaki mieliśmy w pierwszej połowie, to na pewno to kosztuje, gdzie mecz cały czas oscylował wokół remisu. W drugiej połowie przeciwnik wyszedł na dwie bramki, jak dobrze pamiętam, ale nie pozwoliliśmy przeciwnikowi odjechać na więcej bramek, cały czas jakby była to kontrola. Końcówka na pewno była bardzo, bardzo nerwowa, na pewno trochę jakby pokrzyżowały plany wykluczenia dwuminutowe dwóch zawodników naszych, graliśmy w czterech i to na pewno troszeczkę pokrzyżowało, ale i tak mieliśmy swoje szanse, żeby to spotkanie przynajmniej zremisować, a nawet była jeszcze sytuacja wcześniejsza, gdzie Robert Żurowski przechwytuje piłkę, ale po prostu popełnia błąd techniczny i nie wykorzystujemy tego, nie zamieniamy na bramkę. No boli na pewno przegrana. Wydaje mi się, nie zasłużyliśmy na przegraną, przynajmniej powinno być karne. Wydaje mi się, to było sprawiedliwe, ale to jest tylko takie gdybanie teraz. Nie będziemy się usprawiedliwiali. Ciężkie czasy są, złożmy, gdzie jest złożmy, ciężko, złożmy wejść w rytm meczowy, ale musimy się podnieść, za 5 dni mamy kolejne spotkanie i teraz tylko tak naprawdę będziemy mieli to w głowie.